Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Darkwood. Tak właśnie, dobrze widzicie, gramy znów w Darkwoodka. I tak, zbliża się noc, a mamy bardzo, bardzo, ale to bardzo mało czasu, więc na szybko. Sidła. Robimy sideł, ile wlezie. To zostawmy, to sobie weźmy, to sobie weźmy i to sobie weźmy. Kurde! Gro, przestań mnie trollować, proszę. Przestań mnie trollować. No 19 godzina, no już jesteśmy w tyłku. Żeby nie powiedzieć w dupie. Dziewiętnasta trzy. Tu dzisiaj było bezpiecznie. Szybko agregacik. Włączamy, uruchomiamy. Bierzemy to jeszcze szybko. Kurde, jak mnie to denerwuje, że to nie działa tak, jak powinno. Druga pułapka. Zamykamy drzwi. Widzę, że to nie dawało nic praktycznie. Kolejna pułapka tu. Znaczy, że sam w nią wpadnę. Dobra, szybko piecyk, gotujemy te grzybki. Broń jakąś tam mamy. Damy radę. Może. Może nie. W sumie to też może mi się przydać. Idziemy się bronić widłami. No mają jakieś DPS-y napisane. Wartość 85. Da się je ulepszyć? Ulepsz przedmiot. Nie da się chyba. No, potrzebujemy troszeczkę inne materiały. Potrzebujemy 4, 8, dobra. Zmarnowałem cały złom. A mogę ulepszyć widły. Da się je naprawić? O kurde, nie chciałem. No, aj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 
Xboxem. I ja w końcu nie postawiłem tej pułapki? No nie postawiłem. Już coś idzie. No kurwa, czemu żeś ty nie walnął? No kurwa, wal! No, zabandażuj się. Otworzył normalnie jak u siebie. O, szczerze? Do dupy jest... Do dupy są te widły. Totalnie do dupy. Te widły są do dupy. Oho. Coś rozwala. Pigułki, butelki, inne bzdetki. Te pigułki nam się mogą przydać. Deska z gwóździami jest stanowczo lepsza. Gdzieś tu chyba rozwala. Jak im pojedynczo wyjdą, to jeszcze dam radę przeżyć, aczkolwiek no jak dwójka, to już jest problem. Idą kolejne.
Oho, mamy problem. Mamy mega problem. O! Nie mam desek, nie mam gwoździ, nie mam nic. Pyk, pyk, pyk. Zamknięte, zamknięte. Ej, ale żyjemy. Jeszcze żyjemy. Martwy ogromny pies, dziwne mięso. To godzina. Cholerna godzina. Chyba przeżyjemy. Przeżyliśmy. Fuck yeah. Dzień 8. Dzień dobry, panie handlarz. Co pan mi tu dzisiaj znów przyniósł? Jakieś takie rzeczy. Długa lufa. Może ja naprawdę już powinienem broń zacząć kombinować. Czy to jest dobry pomysł? Na przykład tutaj dwie rurki, dobrze mówię? A powstrzelenie jest bezużyteczne. Więc tak, tutaj przydałaby się taśma, korpus broni i jakieś części broni. Korpus broni jest 450. I części broni kolejne 450. Sporo. No to raczej nie. No właśnie, ten kabel na przykład. Czy my możemy kupić kabel? Możemy drut kupić, żeby mieć wytrychę. To nie jest też głupi pomysł. Najpierw sobie to mięso ugotujmy. 50 esencji, sporo. Wydajność 4, piec. Ciekawe, na czym polega ta pułapka łańcuchowa? Właśnie, kurde, nie wiem. U, tu już jest coś potrzebne, jakaś spawarka, pistolet benzynowy, czy inne chujstewko? Dziwne. To możemy odłożyć. Pochodnia nam się przyda na pewno. I przyda nam się bandaż. Bandaż jest. Wytrych nam się przyda. O kurde, chyba kupię jednak ten drut. I to aż dwie sztuki. Zróbmy sobie kolejny wytrych. Mamy dwa. I tutaj przydałoby się zrobić kolejną deskę z gwoździami. Serio, ta deska z gwoździami jest znacznie, ale to znacznie lepsza. Nawet nie ma porównania. Dobra, starczy. Wynosimy się stąd. Zobaczmy, jakie szkody nam ten kundelek bury narobił. Otwierajmy drzwi. Więc tak, już tu przejście mamy normalne. I tu chyba też. Tak, tak. Ewidentnie. Widzę, że tu się jeden złapał. Jedna pułapka jeszcze została. Tutaj nikt nawet nie próbował, o tyle dobrze. Tu schodzi to paliwo, czy nie schodzi? Chyba nie schodzi.
I tak mi się wydaje, że nie schodzi. Dobra, idziemy. No właśnie, kurde, za daleko wylazłem. Za daleko wylazłem. Co chciałem? Kabel. Ja mogę zrobić ten kabel. Bo w sumie nie pomyślałem o tym. Tutaj nie było nic. Kabel. Pasek klinowy to nie. Kabla zrobić nie mogę. Czyli co? Muszę go znaleźć. Innej opcji nie widzę. Innej opcji nie widzę. Spoko luz. Pamiętam o tych dwóch skrzynkach i właśnie teraz się do nich przejdę. Te skrzynki były gdzieś tutaj koło silosu. Jak trafię w silos, to myślę, że damy radę. O ile się gdzieś zaraz nie wpieprzę. W sumie te pieski mogę próbować bić. Kurde, las, jak nie wiem. Dobra. O nie. Mam radę. Cholerne grzyby. Cholerne grzyby. Troszeczkę przycwaniakowałem to bardzo. O, ten już jest agresywny. O, pułapka. Ile złomu otrzymaliśmy? Jeden? Czyli tyle, ile jest za pułapkę. Nie wiem, gdzie jestem. Głuchy las, polana grzybowa. O kurwa, czym ty jesteś? Co to było do tej ciasnej? Dobra, spróbujmy przejść tędy jednak. Zróbmy to. Trudno, zgijemy to zgijemy. Jak myślałem. O kurde, czym ty jesteś? Bon. Umarłem, ale jego zabiłem. Chuj ci w dupę. Dużo czasu straciliśmy. Dużo może nie. Nie wiem, bo teraz nie mam zegarka. Daj mi kija. A w sumie nie potrzebuję, napraw przedmiot. Dobra, ale ubiliśmy dziada. Profit jest? Jest. Tylko nie wiem, która jest teraz godzina. Kurde, ale ta gra się robi coraz trudniejsza. Ja myślałem, że ona będzie się robiła z czasem troszeczkę łatwiejsza, a nie trudniejsza, no.
Staram się uczyć tych mechanik, ale zamiast tego to dostaję po nosie. To jest nie fair, gro. To jest nie fair. Daj sobie spokój, kurwa, nie chcę cię bić. Widzę, że sobie nie dasz spokoju. Trudno, jednego mniej. Łosiu, proszę, przynajmniej ty mnie nie bij. Kurwa, bo on mnie bije. No nie wierzę w to. Zostaw mnie. Zostaw mnie ci nic, że nie, kolejny łoś. No już nawet i fauna i flora mnie tłucze. Gdzie jestem? Zlecony ekwipunek. Nie wiem, gdzie jestem. Jeszcze teraz wejdę w grzyby i będzie po problemie. Tu jest to. Dobra. Jest przejście. Ekwipunku, ja już jestem. O, jeszcze się palił. Zegarek, 11:42. Dziwne mięso, kolejne. Czyli co, jest już przejście tutaj do następnego stage'a. Rozumiem, że was jest więcej. Na was dobry jest ogień. Czyli myślę, że pochodnia również się może sprawdzić. Drewno, gwoździe, różne inne dyrdymałki. Znaleziono lokację niewiadomą. Stara knieja. Co to jest? Ile grzybów? Z grzeczności zabiorę. Ale na pewno nie będę chciał walczyć, bo z tego co pamiętam, kiedyś jak grałem, to właśnie te grzyby znikały po śmierci. To miejsce nadaje się na kryjówkę. No, nadaje się faktycznie. Tak, to jest wszystko pozamykane. Tu jest piecyk. Tu są jedne drzwi. Tu są drugie drzwi. O kurka, wódka, tam coś jest. Dobra, spierdzielamy stąd. Wygraliście, uciekamy. O ile zaraz mnie coś nie złapie. Za dużo mam grzybów, nie chcę tego stracić. Jestem łapczywy. Czasem aż za bardzo. Pigułki naprawdę w takich skrzyniach. Zmarnowany wytrych. Dobra, teraz tu po dróżce to myślę, że jakoś może uciekniemy. Czyli teraz mamy kąsacze. Ja wracam do bazy. Muszę to odłożyć, cholerstwo. Kurwa, tylko nie oni, proszę. Dajcie mi przejść, ja chcę do domu. Co ja wam zrobiłem? Miniarnia. Jakim nic nie zrobił, a ci cię atakują, no? Oby na dróżkę, już na dróżce jakoś pójdzie. Z pełną staminką to już w ogóle elegancko. Tyle grzybów, że będę ją całą, będę ją fazę całą noc. Definitywnie się wyfazuje. Może ja robię błąd, że ja tak dużo inwestuję w te umiejętności. Kurwa, tam też są. Może ja powinienem po prostu troszeczkę przystać, bo tak zbieram te grzyby i zbieram i zbieram i może ten poziom trudności również rośnie przez to. No ale tamte bazy wydają się lepsze, i to znacznie. Tamte bazy, tamta baza. Przepraszam, tamta baza. Dobra.
40 esencji, 80 esencji. Uuu, ale jazda. Biegacz czy trzecie oko? Biegacz. 50 esencji, 60 esencji. I po 42, 400. Uuu, dawka czwarta. No, to się sfezowaliśmy. Daj mi to. Odnieś sobie weź na trzeci. To tak, bandaż jeszcze możesz zrobić? Możesz. No to chyba już nie będę mógł nic raczej zwiedzić. Jest niby... No, chociaż może jeszcze coś? Anything? Może byśmy tak te gnoje stąd wyciurali. Ich się sporo narobiło. Może oni właśnie przychodzą stąd, z okolic. Obóz. Obóz jest na dole. Jeszcze niżej. Tu są. Dobra, chodźcie. Będzie w pierdol. Całym kamieniami gnoje. Dobra, one nie są trudne, jak się wie, jak na nie walczyć. Te strzelające to nie wiem, ale... O tych pajfusie zasrany. Umarł. Następne, proszę. Uż ty, pajacu. W dupę se rzuć tym kamieniem. Po mordzie. Czwórka rozwalona. Dużo szmat. Ej, nawet takie malutkie straty. Czy straty? No, ze dwa razy mi walną chyba. Tylko? Trup. Nawet garnek jest. Mięsko. Plecak. Uuu, ale lód. Kurde, ale się tutaj zrobiło ckliwie. Dobra, lewą stronę mamy czystą. Fajnie, fajnie. Bardzo mnie to cieszy. No naprawdę, możliwe, że one przychodziły tutaj w nocy. Jestem ciekaw, jak zwiększyć sobie poziom życia. Ja tam szukałem gdzieś nie wiadomo gdzie, a to tutaj było tak blisko. Buty. Tutaj do namiotu wejść nie możemy niestety, tak? Dobra. Obóz wyhaczony. Ale dostali po dupach. Tym ty jesteś. Ityna. Udało mi się to zrobić. Tu jeszcze był czołg. Tu widziałem, że też był Gaugan. Au! Co ty taki zasięg masz? No au! Dobra, przepraszam. Nie bij mnie tylko.
Pyk. A kto zginął, ten nie żyje. Dobra, trochę po łbie dostaliśmy, nie powiem, że nie. Dałoby się może trochę benzynki wrzucić? I się naprawić, to na pewno. Weź to. Żeby było na zaś do 2 dni. O. O to chodziło. Więc więcej nie potrzeba. Tutaj jest jedno. Przydałoby się jeszcze jakieś porozstawiać te pułapki. Mam jeszcze 2 sztuki. Pyk i pyk. To się zawsze przydaje. Może jeszcze bym się napił wody ze studni? O ile jest. Jest. Dobra, zostawmy tutaj. Pyk. Jedną tutaj. A teraz, Shiro, jesteś durniem. Anyway. Bo nie masz światła. Nie! Kurka wódka, nie! Mogłem... O Jezu, ale... Nie. Po prostu, kurwa, głupota moja nie zna granic. Co ja zrobiłem? Spanikowałem, bo już jest mało czasu. Panika level hard. Hidła, szybko. I módl się, żebyś mógł je rozłożyć. Możesz, na szczęście. Zmarnowałeś deski i gwoździe. Gratuluję. Dobra, pyknięte. Tu jest barykada. Dobra, do czego nam jest ta hitna potrzebna? A, tu? Do lekkiego pancerza? Tylko i tak nie możemy tego zrobić. Szkoda. W ogóle jaki mam tu pierdzielnik zrobiony. Nie wiadomo co gdzie jest. Jeszcze trochę i może zrobimy nawet jakiś ten. Jakiś... traktor. Co tak, te bronie. One są po 15, a je posprzedaję następnego dnia, o ile przeżyjemy to. To jest niepotrzebne moim zdaniem. Trochę tych kijków połapaliśmy, widzę. Trzeba będzie to drewno wyciągnąć. To jest niepotrzebne. Deski i inne tego typu ceregiele to możemy trzymać gdzieś tu. Dobra. Kamienie też nie wiem, po co mi są. Nie wiem, po co to zbierałem. Też będzie do sprzedaży. Dlaczego jest martwy szczur? Też nie mam pojęcia. Bo w tym autowa mogę zrobić jeden. Dobra. I czekamy. Gdzie? 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 Tu, tu czy tu? Czy te debile powpadały w pułapki? Wpadł jedną tu, przyszedł tu, tu wpadł w drugą i się zabił? Czy tak mogło być?
Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Nie mam pojęcia, skąd mogą wyjść. Nie wiem. Chyba się zbagował, biedny. Nie to, żebym narzekał. Nie, nie, nie. Skądże znowu? Co to? Nie ma wejścia. Będziemy tak zamykać kurwa te drzwi całą noc. Czy masz ochotę wejść? No kurwa! Ja pierdolę, nie wierzę w to, nie wierzę w to, nie wierzę w to. Kurwa, nie wierzę w to. Jezu, jakie to było głupie. Śmiałem się z niego, że on się zbugował, a to ja się potem zbugowałem. Co tu się dzieje? Czemu tu jest tyle... tyle takich rzeczy? No nie przeżyłem, przepraszam, no wybacz mi za to. Oj, ale jestem znów zły, wściekły, zły. Zirytowałem się. To było głupie. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, harmonogram, jak i inne tego typu rzeczy macie na stronie spookyshow.pl. A tym razem co? No, w koło Macieju, znów to samo. I wanna nam chyba, no oczywiście. Rozpieprzyła się nam wanna. Niedobrze. Niedobrze. Dobra, trzymajcie się. Co? Skąd to? Co tu się dzieje? Czemu tu jest ta maś? No ja pierdolę. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.